Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już 64. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski i Kamil Klimczak, witamy Państwa serdecznie po raz kolejny w naszym przeglądzie. Jak co tydzień będzie dawka informacji, no to już myślę, że od razu nie będziemy czekać. Zaczniemy na początek dla tych, co byli albo dopiero będą na filmie Wandea, zwycięstwo albo śmierć. Rekomendujemy, Szanowni Państwo, część piątą wykładów o rewolucji francuskiej profesora Piotra Tylusa, tym razem właśnie o powstaniu w Wandei, oczywiście na kanale Andegavenum. Temat na prawicy znany, ale zawsze coś znajdziemy nowego, no i znajdziemy tam na pewno przypomnienie, czym jest rewolucja. Dokładnie, więc rewolucja w liturgice to już wiemy, czym jest, i ja w związku z tym, że w tym numerze będziemy mówić dużo o Franciszku, no to zaczniemy coś bardziej optymistycznym. Cofniemy się wehikułem czasu w przeszłość i zareklamujemy już wspominany przez nas kanał Tiara i Ceremoniał. Ostatni odcinek pod tytułem Trzy najlepsze książki o liturgii papieskiej. Są nimi i wymieniają. Stara już książka, jest to Gaetano Mori, Historie des Capelles Papales, czyli La Capelle Pontificale Cardinale in Prelazione, czyli to jest w tłumaczeniu, to jest oczywiście łatwo przetłumaczyć, kaplice pontyfikalne, kardynalskie i prałackie. Gaetano Moroni to był tytan pracy, żył w latach 1802 w Rzymie do 3 listopada 1883 roku. To jest jego dzieło życia. 103 woluminy. Dizionario el Erudizione Storico-Ecclesiastica. To jest 1940-1961. No oraz 6 tomów indeksów. I w zasadzie to jest dzieło, które do tej pory jest punktem wyjścia do wszystkich analiz czy ceremoniału papieskiego. Następna książka jest to Ulricha Neurisgera, Liturgien und Ceremonien am Papischen Hof, czyli to jest jak liturgia i ceremonie papieskiego domu, dzieło dwutomowe, tutaj pojawia się też takie zdjęcie, jak wręczał te autor swoje dzieło Benedyktowi XVI. Autor jest urodzony w 1956 roku. W Polsce wyszły dwie jego książki: Szpiedzy Watykanu, Tajne służby w Kościele i Miejsce akcji Konklawe. Jest bardzo płodnym autorem. Następna książka to już Francuzów Bernarda Betroda i Pierre Blancharda. Tresor Incones du Vatican, Ceremoniale et Liturgie. Są to, czyli Nieznane skarby Watykanu, ceremonie liturgiczne z 2001 roku. Wielkim walorem książki są cudne zdjęcia, 800 zdjęć różnych używanych w ceremoniarze rzeczy. Proszę Państwa, trochę o autorach. Bernard Betrock jest to doktor historii sztuki, jest kuratorem Muzeum Fourniret, gdzie organizował liczne wystawy poświęcone sztuce liturgicznej, członek ICO, Międzynarodowej Rady Muzeum, Pierre'owi Blanchard, natomiast w 1986 roku powierzono kierownictwo Sekretariatu Generalnego Consociatio Internationalis Musicae Sacra w Watykanie, współtworzył słownik sztuk liturgicznych. No i jeszcze to są tylko wyimki ich działalności. No i tutaj autorzy tutaj tego odcinka dodali jeszcze czwartą książkę jako bonus, i jest to Augustina Pravieni, Baglini, El Corpo del Pope, La Corpus de Pape, czyli ciało papieża, czyli to jest to praca poświęcona samej osobie papieża i wszystkich rytuałach dotyczących Ojca Świętego
począwszy od średniowiecza. Także jak widzimy, ciekawe materiały. Mamy nadzieję, że za jakiś czas będą miały już nie tylko wartość historyczną, ale będzie, że tak powiem, wartość użytkowa, jak to się rzekło. Idziemy dalej, zaglądamy na kanał naszego nominata na bohatera roku, biskupa Stricklanda, który robi to, co zapowiedział, że robić będzie, czyli naucza. Przekaz Jego Ekscelencji to treści religijne, nie odnosi się do Franciszka I. Jego wystąpienie po zesłaniu na emeryturę to 132 tysiące wyświetleń i pozostałe materiały to od 11 do 34 tysięcy subskrybentów, prawie 41 tysięcy, łącznie wypuścił 7 filmów. W komentarzach głosy poparcia i wsparcia. Potwierdza się teza, że opatrzność dała nam media społecznościowe na koniec czasów. No właśnie, i już przechodzimy do biskupa Rzymu w kwestii fiducia supplicans. I jest 1-0 dla Franciszka, jeżeli chodzi o w meczu z Portugalią. I teraz cytujemy: uznajemy za konieczne przyjmowanie wszystkich w kościele oraz deklarujemy pełną jedność portugalskich biskupów z Ojcem Świętym. Tak napisała w komunikacie konferencja Episkopatu Portugalii. No jak wiemy ze słów Łucji, w Portugalii zostanie zachowany dogmat wiary. I teraz oczywiście możemy się tutaj zastanawiać, czy to nie było warunkowe, czy to nie dotyczyło jakiegoś momentu, który już minął. No i teraz kardynał Fernandes, ten od antydoktryny wiary, nie schodzi prawie z internetowego afisza. Teraz dowiadujemy się o jego książce z roku 1998. Ona się nazywa La Passion Mystica Expiritualidad i U sensibilidad, czyli pasja mistyczna, duchowość i zmysłowość. No właśnie, co to znaczy, co autor miał na myśli? No więc, a autor miał na myśli, że zastanawia się, czy u kobiety i mężczyźni podczas orgazmu również występuje mistyczna relacja z Bogiem. No proszę Państwa, ja się nie pomyliłem, ja tutaj przeczytałem to, co piszą media. No i oczywiście w tej całej swojej książce, swoich wypocinach lekceważy niemoralną na naturę homoseksualizmu. No i chyba już powoli wiemy, co naszego kardynała rajcuje, bo tu również znany jest od napisania książki o całowaniu. No i proszę Państwa, tu chyba tu już ocieramy się o, przepraszam, że o tym mówię, ale o seks tantryczny, czyli takie cielesne cudeńka z buddyzmu. No i kto wie, jak to jest, bo jakie ma doświadczenie w tej materii Argentyńczyk, bo drugi Argentyńczyk, z kolei prezydent tego nieszczęsnego kraju, też się chwalił takimi podobnymi, nazwijmy to, ekscesami. No i Fernandes ma pecha, że na swoich plecach czuje oddech tropiącego go hiszpańskojęzycznego blogera Komitete Wanderer, tak się nazywa, który regularnie opisuje różne działania kardynała. Początkowo właśnie dowiedzieliśmy się, co Fernandes myśli o całowaniu, a tu proszę, mamy taką orgiastyczną mistykę. No i na tym blogu, którym Państwo widzą, tu jest cała taka duża analiza tej książki. No i co? Tutaj już oczywiście sprawa się wzburzyła, cały internet, no i już na PH24 mamy wypowiedź dziennikarki włoskiej Luizy Skorosty, która mówi, cytuję: dyskusja wokół kardynała Wiktora Emanuela Fernandeza i jego książki, w którym zagłębia się w porno teologię orgazmu, prowadzi nas powrotem do najciemniejszych mroków papiestwa. Tu właśnie pisze ta włoska publicystka na łamach La Nuova Buzola Quotidiana. No i jak ona zauważy, że protestancka historiografia nie bez racji nadała miano pornokracji okresowo historii papiestwa w latach 904-964, czyli do czasu, kiedy musiał wkroczyć cesarz Otton I i zrobił porządek z tymi rodami w Rzymie. No i teraz jeszcze i kolejny cytat: wydaje się, że po 1000 latach wróciliśmy do czegoś podobnego, z dodatkiem komponentu porno teologicznego. Mistrzami są tutaj Rupnik i Fernandes. No, także bardzo, bardzo
bardzo mocne, no można powiedzieć, i odnoszę wrażenie, że jak Państwo spojrzą na twarz Fernandeza, czy przypadkiem nie jest to twarz lubieżnika, ale to jest moje prywatne zdanie. No i tymczasem arcybiskup Vigano, znany z radykalizmu, wezwał gwardię szwajcarską do obrony stolicy apostolskiej i aresztowania zboczeńców Fernandeza i Pergolia. To jest to napisał na X Twitterze i tutaj cytujemy. Bluźniersze rynsztokowe wymiociny odrażającej broszury Tuchno wskazują taki poziom perwersji i wyobcowania z wiary, że wymagają wydania manu militari Argentyńczyka i jego wspólników. Gwardia szwajcarska przysięgła bronić stolicy apostolskiej, a nie tego, kto ją systematycznie niszczy. Niech zatem będą wierni swojej przysiędze i aresztują tych heretyckich zboczeńców. No, przesadził. No ja nie sądzę, bo z kolei już w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie księża będą udzielać błogosławieństwa związkom homoseksualnym, jeśli o to poprosił, o czym oczywiście poinformował nas czyściciel z mszy trydenckiej w Watykanie, kardynał Mario Gambetti, który jest archipresbiterem Bazyliki Watykańskiej i wikariuszem generalnym Państwa Watykańskiego. Dodajmy tutaj a propos arcybiskupa Vigano, że rozchodzą się wieści, rozchodzą się informacje, że, no bo już wcześniej już mówiono o tym, że arcybiskup zakłada swoją jakąś strukturę, swoje seminarium, a doszło do tego, że arcybiskup Vigano miał przyjąć z rąk biskupa Williamsona sacre biskupium sub condicione, czyli warunkowo, czyli no tutaj pojawia się oczywiście dużo wymądrzania się różnych ludzi, którzy na temacie się, powiedzmy sobie szczerze, słabo znają. Jakoby miał być to akt schizmatycki, ekskomunika i tak dalej, i dlatego arcybiskup Vigano nie potwierdza i nie zaprzecza. Niepotwierdzanie i niezaprzeczanie to jest, że tak powiem, chyba taktyka po prostu dziwaczna, ale taka jest ruchu oporu, w którym wszystko jest ściśle tajne, łamane przez poufne i o tym wielokrotnie już mówiliśmy. Notabene, kiedy się to wyciąga, to przedstawiciele ruchu oporu reagują nerwowo. Natomiast ponieważ jest to tylko święcenie, na wypadek gdyby poprzednia sakra była nieważna, jednak nie wolno to oczywiście tym szafować zbyt hojnie, musi być poważna przyczyna, która by poddawała w wątpliwość te święcenia, no bo to jest poważna sprawa. No, jeśli biskup nie był biskupem, to znaczy, że i księży, i biskupów wyświęcał nieważnie i bierzmował, a jeśli był księdzem, to bierzmował akurat chyba ważnie, można to tak uznać, no ale są, że tak powiem, poważne problemy. No, z jednej strony cieszy, że tak powiem, przejście na pozycję tradycyjne, ale znowu chowanie się w bunkrach, chowanie się w katakumbach i no, brak pewnej przejrzystości, no, trochę niepokoi, żeby to się nie obsunęło w jakąś sektę, no jedną czy dwie sekty paratradycyjne, parakatolickie już w Polsce mamy. Nie wiem, jak to wygląda na Zachodzie. Nie chciałbym, żeby było więcej. Nie wiem, co pan Piotr na to. No, no proszę państwa, no, to by znaczyło, że arcybiskup Vigano uważa, że kościoła nie ma, skoro bierze takie święcenia sumką. A to z kolei znaczy, że w zasadzie no, pytanie, czy no, co z kościołem, tak? No, co, zostało tylko kilkunastu wiernych z ruchu oporu? No, oczywiście, że nie. No, więc no i to szkoda, że arcybiskup Vigano obsunął się na takie pozycje. No, no, lepiej by było, żeby do mainstreamowego Bractwa Świętego Piotra, Piusa przystąpił i byłby bardzo pożyteczny. A tak to kolejny po prostu rzuca granatem, ale odłamki padają na wszystkich.
No dokładnie, dokładnie, to idziemy dalej. Tymczasem o innym biskupie. Biskup Schneider dał wywiad na kanale piusowym Certamen.de. Wywiad podzielony na 5 części. Kanał ma niestety tylko 4600 subskrybentów. Ostatnio na przykład udzielił tam wywiadu biskup Vitus Huonder, co komentowaliśmy. Nas interesuje piąta część wywiadu. Czy Bractwo Świętego Piusa X jest schizmą, czy jest katolickie? Zgodnie na to pytanie odpowiada biskup Schneider, definiując terminy schizmy i schizmatyczne. Mówi o cierpieniu założyciela Bractwa Świętego Piusa X, arcybiskupa Lefebvre'a, który chciał działać zgodnie z tradycją, a jednocześnie być uznanym przez Rzym. I wyraża również pełne nadziei słowa, że przyszli papieże arcybiskupowi Lefebvre podziękują pewnego dnia za jego zaangażowanie, zachowanie czystości wiary katolickiej, mszy świętej, liturgii kapłaństwa. Padają takie słowa, przytoczmy, wszystko to, czyli schizma, nie dotyczy jednak bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, ani arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Jest tutaj wola bycia w jedności ze stolicą apostolską. Bractwo jest oczywiście żywą częścią Kościoła i z pewnością nie jest schizmatyckie. W każdej chwili jest gotowe przyjąć formalną akceptację od stolicy apostolskiej, to konkretny znak, że nie jest schizmatyckie. Innymi oznakami są modlitwa za papieża w kanonie i poza nim, wymienianie biskupa miejsca. No i tak 30 lat temu pewnie taki wywiad byłby sensacją. Dzisiaj to taka trochę już oczywista oczywistość. Bojkotowanie bractwa przez modernistyczny Rzym zaczyna przypominać bardziej cenzurę medialną niż stan kanonicznego niebytu. No dokładnie, dokładnie. Chociaż ma znaczenie, że dla części ludzi na pewno ma wiernych znaczenie, że arcybiskup, że biskup Schneider takie, że takie ładne rzeczy mówi o bractwie. Proszę Państwa, teraz trochę archeologii. Wydawnictwo Dębogóra przypomniała nam pewną wypowiedź znawcy sarmatyzmu, czyli profesora Jacka Kowalskiego, który napisał w swojej książce takie oto rzeczy, a to książka Missa S, Msza Święta. Ja przytoczymy, bo to trochę jest taka ciekawostka, chociaż już. Lista utrzymanych odrębności sarmackich liturgii była długa. Między innymi zachowano polski zwyczaj błogosławieństwa niewiast po ślubie, a także poświęcenia złota, kadzidła i miry, uroczystość mszy króli i jak poświęcenie wina podczas mszy świętej w dniu świętego Jana Apostoła, tak zwane trzecie święto Bożego Narodzenia 27 grudnia, oraz zwyczaj zakrywania tkaniną ołtarza podczas Wielkiego Postu. Utrzymano też użycie języka narodowego podczas procesji okresu Wielkiej Nocy, czyli po polsku śpiewano już w średniowieczu, z tego wynika, bo to dotyczy wieku XVI, to o czym czytamy. Zatem od rezurekcji do zesłania Ducha Świętego i obrzędach sakramentowych. Utrzymano wiele zwyczajów procesji, których rytuał rzymski w ogóle nie przewidywał lub przewidywał w innym kształcie, na przykład procesję z poświęceniem ziół w uroczystość niebowzięcia na świecie Maryi Panny, procesję w dniu rozesłania apostołów na pamiątkę zwycięstwa pod Waldem, czy procesję w dniu 10 października na pamiątkę zwycięstwa pod Chocimiem w 1621 roku. Polska wersja liturgii do wszystkich świętych objęła 7 dodatkowych lokalnych wezwań, do świętej Anny, do patronu Królestwa Polskiego, czyli do świętych Stanisława, Wacława, Wojciecha, Floriana, Kazimierza i Jacka. Nie są to wszystkie różnice między rituale Romanum a rituarem piotrkowskim. W sumie naliczono aż 65 takich różnic. Niemniej redaktorzy wersji polskiej bardzo zbliżyli sarmacką liturgię do rzymskiej, usuwając wiele wcześniejszych lokalnych odmienności podawanych jeszcze przez agendę Hieronima Powodowskiego z 1591 roku, czyli były już w średniowieczu jakieś tam były odrębności liturgiczne, na rzecz wersji znanej z rytuałem Piusa, znaczy Pawła VI. Większość zapisów z rytuału piotrowskiego, który wkrótce został przyjęty przez wszystkie diecezje
przez wszystkie diecezjalne synody Rzeczpospolitej obowiązywała do Soboru Watykańskiego II, a niektóre przetrwały do dziś. Wprawdzie z czasem w kolejnych wydaniach wprowadzono w rytuale szereg zmian, poza tym praktyka mogła iść innymi drogami niż przepisy i rzeczywiście się zdarzało. Zdarzało się też, że synody zalecały, cytujemy, zachowanie obrzędów niezgodnych z rytuałem, jak udzielenie sakramentów w języku narodowym, tudzież polskie śpiewy podczas mszy świętej, ale gdzie? W diecezjach Prus Królewskich miano sprzyjać przechodzeniu innowierców na katolicyzm, tak? I tak, wszystko to pozwalało mówić o mszy świętej Panów Pasków, to jest oczywiście od Jacek Kowalski, to pisze, zwłaszcza, że w sąsiedztwie religii w cieniu trwała narodowa literatura i świecki obyczaj, które nie były włoskie, niemieckie czy francuskie, ale sarmackie, czyli staropolskie ze szlachecką dominacją. No, warto odnotowania to, że po prostu też mamy swoje lokalne zwyczaje, nie tylko śródziemnomorskie. No właśnie, warto to zachowywać. To jest też czasem problem, powiedzmy, księży, którzy tu przywozili nam tradycje z zagranicy, nie do końca znając polskie zwyczaje, a warto właśnie szukać polskich rytuałów, czytać polskie ceremoniały. No tutaj praca, wspaniała praca arcybiskupa Nowowiejskiego jest taką kopalnią różnych właśnie zwyczajów i odrębności polskich liturgicznych. Serdecznie zalecam nie tylko do lektury, ale i do stosowania. To jest bardzo ważne. A tymczasem wiadomości kapliczno-garażowe. Od zeszłej niedzieli kaplica we Wrocławiu, kaplica świętej Jadwigi Śląskiej, już 4 msze święte w niedzielę, 7, 8, 30, o 10 suma i o 12, czwarta, no czyli tak jak w dojrzałym przeoracie, chociaż podejrzewam, że tu po prostu kwestia jest taka, że być może tych mszy mogłoby być mniej, ale po prostu kaplica nie wyrabia i pęka w szwach, no, co, z czego się bardzo cieszymy. No to jest chyba, jeśli chodzi o ilość mszy niedzielnych, to jest drugie miejsce ex aequo z przeoratem gdyńskim, bo w Warszawie jest 5, w Gdyni, we Wrocławiu obecnie 4. No, miejsc z trzema mszami też parę jest, Kraków, Lublin, Łódź, jeśli dobrze, czyli Zgierz, jeśli dobrze pamiętam. No ale to cieszy, a cieszy też przypis, który dostaliśmy do tej informacji, że od marca już zaczynają się prace, mają się zacząć prace nad budową kościoła we Wrocławiu. No to jest chyba skala rozwoju, że od jednej mszy, gdzie tam przychodziło kilkadziesiąt osób i to raczej 30 niż 90, gdzie ten stan no, miał miejsce jeszcze jakieś dobre 7-8 lat temu, no to teraz 4 msze i konieczność budowy kościoła. Można parafrazując powiedzieć, piękna nasza Polska cała, w niej tradycja rośnie sama, co jest nie do końca prawdą, że sama, bo trud i gorliwość o Dom Boży podstawą sukcesu. Dokładnie. Proszę Państwa, czas godów w roku kalendarzowym to czas integracji. W dawnej Polsce to był czas karnawałów i w ogóle poznawania się, czy kojarzenia par. W FSPX spotkania młodych, ale też spotkania śpiewacze w kaplicach. W Gdyni jasełka z dziećmi, których już nie sposób było pomieścić w przearatowej salce, więc trzeba było zrobić te jasełka na zewnątrz i wynająć odpowiedni lokal. Natomiast w duszpasterstwo tradycji katolickiej archidiecezji gdańskiej zaprasza już na 6. edycję balu zapustnego, mającego charakter charytatywny, który odbędzie się 10 lutego. Zachęca również do przekazywania fantów na kiermasz. Ponadto zaprasza na kolejne spotkania grupy rodzin, które odbędzie się po porannym przy świętej w Gdyni.
do uczestnictwa zapraszają narzeczeni oraz zapraszają narzeczonych oraz małżeństwa. Na początku spotkania konferencję wygłosi ksiądz ojciec Rafał Huzarski, jezuita, a później integracja. Czyli proszę Państwa, no, tam gdzie dobry kapłan, tam się rozwija tradycja katolicka. No właśnie, natomiast na koniec taka konstatacja z otaczającej nas szarej, smutnej rzeczywistości. Jak wiemy, mamy wymiatanie różnych instytucji państwa po PiS. Już nie trzeba udawać tutaj tradycyjnych wartości. W zeszłą niedzielę w TVP w programie Pytanie na śniadanie para rozwodników Kurzajewski-Cichopek pytała parę lesbijek i parę gejów, jaka jest recepta na długoletni związek. Internet rozgrzany do czerwoności. Zdecydowanie w programie zabrakło jakiegoś nuncjusza watykańskiego od papieża Franciszka, co by wszystkich kolektywnie i grupowo pobłogosławił w ramach fiducia supplicans. Nawet jak jest kanał ściekowy, to po zmianie barw partyjnych deprawuje widzów jeszcze bardziej, więc sugerujemy pozbycie się telewizora, może nawet wyrzucenie przez okno, chociaż w trosce o przechodniów może jednak warto kulturalnie wynieść. I na koniec cytat z Ewangelii Łukaszowej. Rzekł do swoich uczniów, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą, byłoby lepiej, gdyby kamień młyński zawieszono mu szyi i wrzucono w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Konkludując, uważajmy na siebie. Tak, proszę Państwa, i tym kończymy. Uważajmy na siebie i zapraszamy na następny przegląd tradycjonalistyczny, gdzie omówimy bardzo ważny i ciekawy artykuł w Zawsze Wierni o jak episkopat, że bractwo, o tym, że bractwo świętego Piusa X jest pod specjalną troską episkopatu Polski. No tak, ale to już w następnym programie. Ten przegląd kończymy. Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski. Dziękujemy Państwu bardzo. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia kanału dane w opisie. Zachęcamy do zaglądania do kącika księgarskiego i do zobaczenia w kolejnych programach. Z Panem Bogiem.